Jeśli po uruchomieniu samochodu i radia samochodowego, wybraniu opcji Bluetooth w waszym smartfonie, wasz telefon nie wykrywa w ogóle połączenia ani też yy, waszego radia, czy też nazwy waszego samochodu, różnie to jest nazywane, ten odcinek jest właśnie dla was. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. Jak wspomniałem w dzisiejszym odcinku, połączenie z radiem samochodowym poprzez Bluetooth. Pierwsza. Kwestia, którą musicie sprawdzić, to czy w ogóle wasz samochód ma połączenie Bluetooth? Jeśli jesteście tego pewni, że ma i wasze radio obsługuje taką funkcję, a telefonem nie możecie wyszukać waszego połączenia, zanim pojedziecie do mechanika, zobaczcie ciekawą, istotną kwestię, która pomoże wam na pewno zaoszczędzić wasze pieniądze. Czynność, która spowoduje uruchomienie naszego układu bluetooth w pojeździe w samochodzie, pokaże na bazie fabrycznego radia Sony Forda C Max. Otóż kwestia dotyczy również innych radii, które, które są najzwyczajniej na wyposażeniu pojazdów samochodowych, czy też Opel, Volkswagen, jak i, jak i inne radia Fordowskie. Typu Blaupunkt są one obsługiwane na bardzo podobnej zasadzie, i jeśli ten Bluetooth w Waszym układzie samochodowym występuje, wystarczy, że włączycie sobie samochód i uruchomicie najzwyczajniej Wasze radio. Następną bardzo ważną czynnością, którą musimy wykonać, to wejście w menu, ale poprzez naciśnięcie menu. Mamy do dyspozycji ustawienia zegara, daty i tym podobne ustawienia w zależności od modelu waszego radia, ale kwestia dotyczy właśnie połączenia Bluetooth. I jeśli przycisku dedykowanego Bluetooth nie macie na waszym radiu, tak jak w tym przypadku jest na przykład przycisk FON, gdzie wejść, po wejściu do niego możemy mieć informacje o połączeniach i też jeśli wasz Bluetooth by był wyłączony. I nie będzie aktywny, to przyciskiem FON, jakby, możecie go aktywować, ale jeśli takiego przycisku nie macie, lub też on nic, jakby, nie, nie wprowadza żadnych zmian w ustawienia waszego radia, posługujemy się przyciskiem menu i musimy ten przycisk przytrzymać chwilę dłużej, naciskając go i trzymając. Wtedy mamy wejście, jakby, do takiego podmenu w którym poprzez naciśnięcie strzałek góra-dół lub też nieraz to bywa, że posługujemy się przyciskami 1, 2, 3, 4, 5, 6, które odpowiadają danej strzałce w górę lub w dół, w zależności to tak jak mówię od modelu radia. Tutaj wszystkich kwestii nie jestem w stanie jakby wyjaśnić, ale czynności te będą wyglądały bardzo podobne właśnie w zależności do układu waszego radyjka. Czyli przytrzymujemy menu. Opcje, które nam się pokażą, przechodzimy w górę lub w dół, w zależności, y, jaką mamy możliwość. I jak widzimy, musimy wynaleźć y, napis Bluetooth, lub tak jak w moim przypadku BT Enabler lub Disable. I te czynności powodują załączenie lub wyłączenie naszego modułu Bluetooth w radyjku. Disable to znaczy. Że jest bluetooth dezaktywowany, a enable to znaczy, że bluetooth jest włączony. Wzostawiamy w taki sposób, nie musimy tej kwestii zatwierdzać. Nieraz w niektórych radiach, na przykład naciśnięcie ponowne menu, powoduje właśnie włączenie tego bluetooth. Teraz możemy wykonać w naszym telefonie parowanie radia z samochodem. W jaki sposób to wykonujemy? Musimy wejść w ustawienia naszego smartfona. W ustawienia lub też na przykład rozciągając menu odgórne z naszego smartfona, pełnego menu ustawień naszego Bluetooth i tym sposobem wyszukujemy nowe urządzenia, które są, obsługują nasze połączenie. Jak widzimy, trwa wyszukiwanie i po chwili pojawia nam się Ford Audio, teraz jest już wyszukiwalne przez Bluetooth. Wystarczy, że naciskamy Ford Audio. No i trwa łączenie. Domyślny kod PIN to 40. Jeśli nie macie tego zmienionego, to wystarczy spróbować 40, lub też tak jak sugeruje nasz smartfon. 1, 2, 3, 4. Ja wpisuję 40. Naciskam OK. I jak widzimy, mamy połączenie z naszym Ford Audio. Po prawidłowym sparowaniu naszego telefonu, jeśli menu wyświetlacza na naszym radiu będzie prawidłowo działać i pokazywać takie kwestie, to mamy informacje odnośnie połączenia z telefonem. W tym wypadku, jak widzicie, połączyłem się i wyświetla nazwy mojego telefonu Galaxy S10. Plus. Teraz w pełni mogę obsługiwać już połączenia przychodzące poprzez radio i zestaw głośnomówiący. Podsumowując moi drodzy, jak widzieliście, czynność ta nie wymaga specjalnych umiejętności jakichś elektronicznych. Wystarczy wejść w pewne ustawienia, funkcje radia. A z powrotem wasz Bluetooth zacznie być aktywny. Być może, że on się wyłączy, dezaktywuje się z czasem, ponieważ nie używaliście go przez jakiś czas, lub też zakupiliście samochód. Wiecie, że te połączenie poprzez, np. numer VIN sprawdziliście, że wyposażenie fabryczne dotyczy właśnie zestawu głośnomówiącego fabrycznego Bluetooth. A Telefon nie wyszukuje, być może jeśli tele, samochód stał dłużej i te połączenie, jakby było nieużytkowane, automatycznie zostało wyłączone. I zanim właśnie pojedziecie do mechanika, który oczywiście, jeśli nie macie znajomego, zaufanego kogoś w jakimś serwisie, to z reguły niestety zostaniecie naciągnięci na koszty. Oczywiście nie chcę tutaj szufladkować, jak najbardziej, serwisy są też uczciwe, tak myślę. Ale, ale okej, okay. podsumowując, moi drodzy, koszt dzisiejszej naprawy to 0 złotych. Poświęcony czas? 5 minutek. Jeśli tym odcinkiem pozwoliłem Wam oszczędzić Wasze cenne i ciężko zarobione pieniądze, pozostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, jak i zakładki wideo, gdzie znajdziecie inne odcinki, które już dla Was nagrałem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!